ma co czarować. Człowiek pojechał na wakacje, zachciało mu się tutaj palm, piasku, morza i ma teraz efekty. Na to złożył się po prostu szereg różnych czynników. Przybliżmy je sobie. Gwoli tutaj wy... Gwolą? Gwoli? Gwolą? To z francuskiego jest. Mniejsza z tym, kochani, to jest lekcja francuskiego. Przede wszystkim przeziębiłam się. Jak wszyscy wiemy, przeziębienie fajne nie jest. Ja masochistką jestem, więc dałem przeziębienie fajne nie jest. Może dla ciebie jest? Nie oceniam. Druga rzecz. Tak, po jeden jest dwa. Stres. Wyobraźcie sobie, stres dla cery to jest masakra. To jest najgorsze, co może być. Zresztą nie tylko dla cery. Stres dosłownie sieje spustoszenie. Tak jak po prostu Wikusia w szafce ze słodyczami. Przechodzimy do punktu numer 3. Wikusia się rzuciła na deserki, wszystkie możliwe. Po prostu jak to dziecko wojny, głodzone, w piwnicy, zamknięte przez 5 lat życia. Musiałam zjeść wszystkie desery, jakie po prostu trafiły w moje ręce. Płynnie przechodzimy do kolejnego punktu. Fikusia wchodzi cała na biało, zawsze na wakacjach muszę mieć co? Okres. Wzięło się jebło, chciałabym powiedzieć, ale powiem, że się zepsuło, bo jestem człowiekiem kulturalnym. Co jeszcze? Zmiana wody. Dziewczyny, moje kochane i chłopcy. Pieski, kotki, fretki, wszyscy. Zmiana wody dla mojej cery. Ja nie wiem, o co chodzi, ona jest po prostu jakąś księżniczką. Woda się zmienia, cera też się zmienia. Zazwyczaj na niekorzyść. Ale dostałam protipa od jednej z obserwatorów na Instagramie. Myć buzię na wakacjach wodą mineralną. Kochana, czy ja ci wyglądam na milionerkę? A tak zupełnie serio, to jest genialny protip i następnym razem na pewno to zrobię. Myślę, że to pomoże. To jest kolejna rzecz. Poszliśmy na plaży, tutaj trele morele, fajnie. Co Wikusia zrobiła? 30 stopni, pełne słońce, zero cienia. Nie wzięła SPF-a do twarzy. Wzięłam jakiś stary, chamski do ciała i sru dawaj na mordę, nie? Zapchał mnie. No i po prostu mamy efekty, że moja buzia wygląda, zobaczcie sobie filmik wam Kamil wstawi. Bo teraz już jestem w trakcie rekonwalescencji. Już widzicie, że jest troszeczkę lepiej, tragedia. Mam nadzieję, że to widzicie, kochani. Jeżeli tego nie widzicie, to mnie piszcie, bo tutaj nie jest koncert szczerości. Ja od was szczerości nie wymagam, nie proszę o nią. Ja was przeprowadzę po prostu przez to, co ja robię, żeby się wyprowadzić z tego przykrego stanu. Może część z tych rzeczy robicie, może część z was to będzie dla was olśnienie. I tutaj teraz ja was proszę o rady, jak będziecie jakieś mieli coś, zauważycie, że Wikusia tutaj odwala manianę, to i napiszcie, no już wam niech będzie, że ta szczerość, no już dobrze, no tak to się ceni. W strasznym świecie. Co prawda jeszcze się nie zmroczyło się, jak to się mówi, nie zmierzchło się, nie zaszło słońce. Wiecie, o co chodzi, Boże, szczepiają człowieka, nie? Strasznie. Za słówka. Ale zrobimy sobie już wieczorną pielęgnację. Ja jestem padnięta normalnie, wiecie jak to Kamil mówi, jestem po prostu wyrąbana jak koń po westernie. Piszcie, czy macie lepsze określenie, jak jesteście wyrąbani, jak nie macie sił do życia, po prostu już wybierzemy najlepsze określenie. Idziemy sobie zrobić najpierw oczyszczanie buzi, nie? To jest podstawa, kochani. Pokażę wam produkty, które teraz używam. Jeden z nich mam już od miesięcy i jest po prostu super bombastic, a drugi to jest nowość, testuję sobie, ale pokażę wam też to, co wcześniej używałam, bo mam już sprawdzone fajne. Idziemy. Zdradzę wam moją bolączkę. Jak już przyszliśmy do naszej świątyni tutaj dumania, niedawno remont tutaj zrobiliśmy. Może nie widać, bo zapuściliśmy tą łazienkę tak, jak tylko się dało, bo po prostu nikt z nas nie chce sprzątać. Jeżeli chcecie na posprzątać, zgłaszajcie się w komentarzach. Przyjmiemy, nakarmimy, napoimy kawą, będziemy wdzięczni do końca życia. Jak widzicie, zrobiliśmy sobie tutaj światełeczka, walnęliśmy sobie trele morele tiruriru. I tak sobie myślę, ale będzie się fajnie kąpać, wiecie, z tymi światełkami tylko. Dupa! Wiecie dlaczego? Wentylacja, która jest potrzebna do tego, żeby wywentylować. Opary z wody, w której Wikusia się kąpie. Włącza się tylko jak jest włączone kuźwa światło górne, to jasne takie, które klimatu nie robi. I światełek używamy tylko do pupki. Kochani, opaseczka, zobaczcie, różowa była kiedyś, teraz jest różowo-szara, bo Wikusia w swojej mądrości wrzuciła ją do czarnego prania. Gratulacje dla mnie. Wow, zobaczyłam mu kulczyki. Patrzcie, piękne, robiłam kolczyki. Ludzie mnie straszą, że to się będzie pół roku goiło, rok, coś tam. Mi się już goi, kochani, a robiłam tydzień temu. Dzisiaj taka stylizacja Wikusiu, tutaj proszę. Różowy opasek, topik, który wygląda już też jak sus z dupy wyciągnięty, bo zapłaciłam za niego jakieś 15 zł na bazarze. Nie tak, nie na bazarze, w jakiejś takiej, wiecie, tańszej sieciówce i po prostu to jest moja podomka tak zwana. Oceniajcie, czy wyglądam pięknie i dlaczego rewelacyjnie. Kochani, ja już byłam dzisiaj na siłowni, dlatego jestem już, wiecie, no make-up, tutaj tak sauté domowo. I już się wykąpałam, ale żeby był jeszcze dzień, to SPF nałożony został ponownie. Dlatego teraz robimy sobie dwuetapowe oczyszczanie. Pierwszy produkt, rewelacja. Drugi produkt, w ogóle ja wymanifestowałam to, kochana. Pogorszyła mi się cera, pisze do nas nasz menadżer Adrian. Przychodzi nam temat z kosmetykami do pielęgnacji właśnie cery z niedoskonałościami. I w tym właśnie ten żel, więc tego sobie używam teraz. Bardzo fajnie mi się sprawdza. Wcześniej używałam sobie tego. Ja to sobie kupiłam z polecenia Agasawy. Bardzo wydajne. W ogóle Kamil był u kosmetolog, pani, jak jeszcze
są i powiedziałam mu właśnie, że te żele do mycia są super, tylko trzeba właśnie zwrócić uwagę na to, żeby były takie dla cery właśnie delikatnej, nie? I to jest dla skóry normalnej tłustej, ale on ma tutaj dodatkowo jeszcze ceramidy, niacynamid, kwas hialuronowy, więc będzie fajny właśnie taki delikatny. Super połączenie z tym, no rewelacja. A i w ogóle jeszcze wcześniej ten, rewelacja, słuchajcie, na dzień, wiecie, jakiś taki delikatny. On jest dla mnie troszeczkę lepszy na zimę, na jesień, na wiosnę, ale w lecie, jak mi jest gorąco w nocy i tak dalej i czuję, jeszcze teraz, jak sobie nakładam taki mocniejszy, cięższy krem, o czym będziemy rozmawiać za chwilę, to rano czuję, że moja skóra potrzebuje troszeczkę więcej oczyszczenia, bo jest taka, wiecie, taka oily, nie? Ten też by był spoko, ale ten mi wchodzi zdecydowanie teraz, w tym momencie lepiej. Bardzo ważne, woda nie może być gorąca, ale uwaga, nie może być też zimna. Ten produkt jest bardzo wydajny, jak nie macie na sobie makijażu, to już w ogóle wystarczy ciupeńka. Podczas mycia też w ogóle tip, żeby nie myć tak o buzi, tylko żeby sobie rozłożyć palce szeroko i tak, wiecie, żeby one dotarły więcej miejsc. Rozumiecie, o co chodzi, nie? I oczywiście jak macie długie pazury, to uważajcie, żeby się nie podrapać. Na tym kwiatku można zaobserwować, jak dobrze jesteśmy w roślinki, nie? Tu jest kwiatek, który wam mogę polecić, to jest mój ulubiony. Eukaliptus pendilino długożyj. On się nigdy nic się nie dzieje, widzicie? Jaki ładny kolorek ma? Ociupinka żelu na ręce. I to samo, co przedtem. Delikatnie. Bardzo ważna dla mnie rzecz. Używanie jednorazowych ręczniczków. I to są takie bawełniane, kupicie je w biurze na przykład. Najpierw, jak usłyszałam o tym, że to ważne, sobie myślę, porąbało. Ja stracę na to majątek. Ale wiecie, o co chodzi? One są mega wydajne. Ich jest strasznie dużo. Dodatkowo ja sobie często stawiam je i ścieram kurz po prostu dookoła. Na wakacjach używałam ręcznika takiego, wiecie, jak do ciała, nie? Podejrzewam, że tam była używana jakaś mocna chemia. Idziemy nakładać kosmetyki. Uwielbiam uczucie umytej buzi po całym dniu. Piszcie, czy też tak macie, czy wręcz przeciwnie, nie lubicie się myć. Nie ma w tym nic złego, dopóki i tak mimo wszystko to robicie. Tonik morski z Bandy, też mi poleciła dziewczyna na Insta. Ogólnie to ona mówiła, że mnie mówiła o tym toniku, bo jest zbyt dobry, żebyście nie wykupili wszystkich. I właśnie złamałam obietnicę. Wyszło przez przypadek, no trudno. Chciałam się zarumienić, ale nie wstydzę się. Wybacz, jeżeli to oglądasz. Psykamy się. Psykam sobie od razu na twarz. Daliśmy tipa od Martyny Peach Me na evencie L'Oreala, żeby nie wywalać tonika najpierw na wacik, tylko od razu na buźkę. Wacik twarzy dodatkowe tarcie, też może podrażniać. Plus dużo produktu się marnuje. Teraz co nakładamy sobie na buźkę? Jak mi wyschnie buzia, to sobie nałożymy kwas azelainowy. Jeżeli chodzi o kwasy, nie róbcie teraz czegoś takiego, jeżeli nie macie go w swojej pielęgnacji, że zeskrinujecie, lecicie do sklepu go kupić. Tylko najpierw się zastanówcie, czy potrzebujecie tego w swoim życiu. To jest produkt złuszczający. On jest ogólnie super na właśnie cerę taką trądzikową, na trądzik różowaty, na takie świeże podrażnienia, zdrapania, gdzieś tam wyciskacie pryszcze czy coś, na rewelacja. Natomiast jeżeli wasza skóra nie lubi złuszczania, Kamil na przykład tak ma, pani kosmetolog powiedziała, więcej się skup na nawilżaniu, na odbudowie bariery hydrolipidowej, a nie na złuszczaniu. No, najpierw się warto zastanowić, jak działa, jakieś niskie stężenia, jak już, a nie, że od razu polecicie w ciemno, kupicie, zrobicie sobie si na buzi. Daję sobie dosłownie troszeczkę. Serum nie dajemy dużo. Wow, 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 ludzie, kochani, stop! Patrzcie tu, co zrobiłam. Widać to? Piecze straszliwie. Nakładam na pysie. I teraz ja sobie odczekam jakoś tak z 10 minut i będę nakładać dalsze etapy. I ogólnie zgłodniałam, więc Ryżyk nam się gotuje, pewnie już się rozgotował, bo on nas zagadaliście jak zwykle. Idziemy sobie obiad o kolację, tak zwaną u nas na Podkarpaciu, w Rzeszowie, na wsi. Wyjecie supporty, bruncha, dinery, a my jemy obiad o kolację. I mamy takie jedzonko, co prawda nie wygląda jakoś rewelacyjnie, jest bardzo smaczne. Wiem wam, co to jest. Ryżyk, no to już wiecie. Do tego są polędwiczki, które dwa dni się marynowały w lodówce. Mieliśmy czasu, żeby je zrobić. Warzywa na patelnię, jakieś indyjskie z biedry. Tego dwie papryki, stare jak świat, też znalazłam w lodówce. Pucha pomidorów, mleczko kokosowe, jakieś tam przyprawki. I wyszło naprawdę, powiem wam, zacnie. I powiem wam, czasami z takich przypadków rodzą się dobre rzeczy. Ale ryż smakuje, jakby był jakiś taki wędzony, orzechowy. Miało być 10 minut, wyszło dużo więcej, ale cóż, no nie nad wszystkim mamy kontrolę. Nawet jak jesteśmy po prostu super zorganizowani, przedsiębiorczy, pracowici i wszystkie inne cechy, które ma Wikusia, to nie da się po prostu uniknąć takich sytuacji. Tymczasem czas nałożyć kremik odżywczy, kremik super ten. Polecanka. Gorąca. Nie używam go długo, ale jest od pierwszego użycia po prostu tak odżywia fajnie buzię. Buzia jest po nim taka, bądź jak u niemowlaczka normalnie. Wcześniej używałam sobie tego na takie sytuacje, w sensie jak potrzebowałam właśnie odżywienia, odbudowy. On też jest super, też pani kosmetolog Kamila mówiła, że ten krem jest super, ale uwaga, on może zapychać. Ale oczywiście przetestujcie na sobie, będziecie wiedzieli. Ten teoretycznie jest niekomadogenny. Trudne słowa, długie. Nakładam ci sobie ten krem. Widzicie, jak buzia się po nim świeci? On się za chwilę jeszcze trochę bardziej wsiąknie, ale on po prostu, ja czuję, jak on zaczyna mi tak, wiecie, wnikać fajnie w skórę i ją tak po prostu nawilżać. Ale niebo. Beautiful.
To, że pielęgnacja jest ważna, to wiadomo, tutaj Wikusia Ameryki o dziwo nie odkryła. To jest to, żeby, uwaga, nawadniać się. To jest mega ważne. Walimy ten kwas hialuronowy, te kremy wszystkie nawilżające na buzię, ale to nie wystarczy, jak nie będziemy pić odpowiedniej ilości wody i do tego suplementy. Ja wam powiem o suplementach, które mi super wpływają na cerę, które już biorę od dłuższego czasu, ale też wam powiem o takich, które są nowością, ale już wiem, że zostaną po prostu na stałe. To, co już od dłuższego czasu sobie biorę i co na pewno super wpływa na cerę, to jest kompleks witamin A, D, E i K, zwany potocznie ADEK. Brzmi normalnie jak imię dla pieska. Cudownie, lovely. Witamina D super wpływa na stan skóry. My mamy niedobór witaminy D przez większą część roku, więc no, trzeba sobie po prostu dokładać. Dodatkowo Wikusia bierze wiesiołek. Ja właśnie zaczęłam brać wiesiołek ze względu na bolesne miesiączki. Wiesiołek fajnie wpływa na równowagę hormonalną u babeczek. Jakby ta równowaga hormonalna też wpływa super na cerę. Omega, kwasy, co jeszcze? Dłużej biorę witaminę C. Kochani, co ja się dowiedziałam o witaminie C? Dociera do naszej skóry na ostatnim miejscu. Ona jest na ostatnim miejscu w naszym ciele, w łańcuchu podróży witaminy C. A my już wszyscy wiemy, że skóra kocha witaminę C. Więc ja sobie dodaję witaminę C. Teraz dodatkowo włożyłam do naszej suplementacji kolagen. Baby pisały, że po prostu jakby mogły cofnąć czas, to by zaczęły wcześniej stosować kolagen, więc ja też zaczęłam stosować. Troszeczkę poczytałam na ten temat, faktycznie jest super na włosy, skórę, paznokcie. O, i wzięłam się, rozwaliła. No, a jak nie możecie wody pić, to sobie kupić taką fajną wielką butlę, jak ja mam. Prawie mu umarła. Wziąłam za duży łyk wody i rozszerzyło mi za bardzo przełyk. I z takiej butli dużo łatwiej się pije. Ogólnie Kamilowi też kupiłam taką butlę, jest zachwycony tą butlą, nosi wszędzie ją, stanie rano, to sobie ją myje, siłownia myje, ciągle wypucowana butla, ciągle pełna. Jedna dziewczyna do nas napisała, czy my wiemy, czy ta butla ma jakieś atesty, bo ja ją kupiłam na AliExpress, czyli z China, to jest z angielskiego pozwolę, nie? Niby tam było, że ona jest do żywności i tak dalej i dużo ludzi pisało, że też ją ma. Znalazłam na polskim Allegro taką butelkę dużą, też była z Chin, tylko po prostu dropshipperzy, tak to się nazywa? Nie lubię. Bardzo nie lubię. Jak szukałam lampy do łazienki, to naprawdę weszłam na wojenną ścieżkę z tymi dropshipperami. Jeżeli jesteś jednym z nich, wiedz, że mamy na pięku. Wracając do tematów ważnych, jeżeli macie jakieś informacje, czy te butelki z AliExpress mają jakieś atesty, albo ich nie mają, to mi błagam, napiszcie, bo ja jestem za młoda, żeby umierać, kochani moi drodzy. Za dużo mam jeszcze tutaj z wami sobie do pogadania. A jeżeli chodzi o suplementy, macie problem z braniem suplementów, genialny patent, patrzcie, takie pudełeczka kupiłam na każdy dzień tygodnia, po prostu nic tylko brać. Zapomniałabym o jednej ważnej rzeczy. Kurkuma. Ja biorę sobie już bardzo długo. Teraz biorę kurkumę z piperyną i dowiedziałam się, że ogólnie kurkuma jest genialna i ja widzę po sobie po prostu, że naprawdę odkąd ją biorę, mam ładniejszy nawet koloryt skóry. Nie wiem, czy to może jakieś placebo moje, czy to jest przypadek. Zauważyłam takie coś. Oprócz tego właśnie mocne paznokcie, włosy, to też, wiadomo, to jest też kwestia całokształtu. Ta ilość kurkumy, którą mamy w tych tabletkach, jest po prostu dużo większa tej kurkuminy, niż jakbyśmy sobie po prostu wiedzieć tam do kary dosypali, nie? Też warto to rozważyć, nie? Poczytać sobie o tym. Ja oczywiście was nie zachęcam, bo nie każdy potrzebuje. Wiecie, nie rzucajcie się od razu na wszystko, co widzicie w internecie. Ja wiem, że kusi, ale nie każdy tego wszystkiego potrzebuje. No, pamiętajcie. Kochani, Wikusia nie byłaby sobą, jakby nie podeszła do tematu kompleksowo. Wiecie, co jest mega ważne, jeżeli chodzi o pielęgnację cery? Unikanie stresu. A jak już ten stres jest, to relaksik. Dlatego Wikusia teraz po prostu chillerka z książeczką, wieczorek, czyli coś, czego ja potrzebuję po prostu jak wielbłąd woda. Nie wiem, czy wielbłąd tak naprawdę potrzebuje wody, bo to są zwierzęta pustynne, one chyba mają jakieś taką wyższą tolerancję na brak tej wody. Powiem wam, co czytam, bo fajna książka. Tytuł jest beznadziejny. Ja nie wiem, kto tytuł doradził taki tej babce. Nie wiem, może to jest jakiś taki zabieg artystyczny, którego ja nie rozumiem. Może, ale tytuł to jest Zła Królowa. To już jest szósta książka tej autorki, którą czytam. Ogólnie ona nie jest taka, jakby tytuł wskazywał, stricte dla nastolatek, nie? Ale nie jest też jakaś taka... No, ona nie jest jak Gra o Tron, jeżeli chodzi o fantazję. Bo ja mam zawsze ten problem, ja jestem takim trochę nerdem, jeżeli chodzi o fantazję. Mam swoje takie po prostu klasyczne typy, jeżeli chodzi o fantazję i po prostu jak coś jest takiego nowego, jakieś inne nazwy, inne coś, to mi tak nie do końca siedzi, muszę się przyzwyczaić, nie? I co jest mega ważne, albo nie będę wam spoilerować. Chciałam wam powiedzieć, jakie jest zakończenie. Kamil, jak ja opowiadam filmy? Ty jak złapiesz zajawkę po prostu na coś, żeby o czymś opowiadać, lecisz z nurtem rzeki. Masz też tendencję do podkręcania historii. Wiesz, jak komuś sprzedajesz historię z serialu czy z filmu, to chcesz ją tak podkręcić, żeby koniecznie tego kogoś zachęcić do tego obejrzenia, nie? To jest dobre, no bo chciała opowiedzieć, powiedzmy, Władcę Pierścieni w normalny sposób. Słuchaj, to jest o takich niskich ludzikach, którzy dostali pierścionek przypadkiem i w sumie to poszli wyrzucić go do wulkanu. Zapytał mnie, co cenię w ludziach? Ty jesteś gotowa.
tak naprawdę. To już nic nie powiem, koniec mojej wypowiedzi. Teraz moja mama się zapytała, czy podobał mi się jakiś tam film XYZ, który obejrzałam, i ja powiedziałam, że tak, po czym zaczęłam jej opowiadać całą fabułę i ona w trakcie mi przerwała i mówi: Wiktoria, ale ja się tylko zapytałam, czy ten film ci się podobał. No, to był taki cios w moje serce, pamiętam, dlatego pamiętam to do dziś. Nie będę wam zdradzać już więcej szczegółów na temat tej książki. Proszę mnie, nie proście, nie błagajcie, ja już jestem głucha na wasze po prostu tutaj jęki. To już wszystko na dzisiaj, na razie, pa!